tym roku imprezy świąteczno-sylwestrowe na pewno będą inne, to fakt. Ale mimo to przygotowałam dla Was materiał Stroje na imprezę, a typ sylwetki. Zapraszam na najnowszy wideoporadnik. Dlaczego w ogóle poruszam ten temat? Myślę, że pomimo tego, że ten rok 2020 jest dość trudny, powiedziałabym, że tym bardziej warto świętować specjalne momenty. Nawet jeżeli nie spotykamy się w wielkim gronie, nawet jeżeli te imprezy nie będą tak, jakbyśmy chciały, to warto choćby dla siebie zadbać o swój piękny wygląd i świąteczność danego momentu. I pomyślałam sobie, że gdy już wybieramy takie imprezowe stroje, to może też powiedzieć o tym, jak te imprezowe takie ozdobniki wpływają na to, jak wygląda nasza sylwetka. Czyli co typologia sylwetek, co zasady typologii sylwetek mówią o tym, a jak powinnyśmy się ubierać? Stroje na imprezę rządzą się tymi samymi prawami, którymi rządzą się stroje takie normalne, czyli tak naprawdę wszystkie zasady sylwetkowe, które tyczą się nas na co dzień, możemy aplikować do strojów takich imprezowych. Natomiast czasami jest tak, że po prostu nie wybieramy różnego rodzaju rozwiązań, materiałów, ozdób dla takich zwykłych, codziennych strojów i po prostu nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dzisiaj przygotowałam dla Was film wraz z marką Makalu, której ubrania właśnie będziemy tutaj dzisiaj Wam pokazywać. Ja już dzisiaj pokazuję przepiękną bluzkę z fantastycznymi rękawami, które można powiedzieć, że na pewno w jakiś sposób przyciągają uwagę do tej części mojego ciała. Dlatego też powinnyśmy zwracać właśnie uwagę, gdzie pojawiają się ozdobniki. Bo bardzo często w takich ubraniach, zestawach, sukienkach, kombinezonach, spodniach, bluzkach, czymkolwiek pojawiają się różnego rodzaju ozdobniki. Falbanki, koronki, cekiny, błyszczące materiały, może jakieś elementy skórzane. No i oczywiście czerń, bo czerń to jest ten kolor, który bardzo często wybieramy na te takie specjalne okazje. Nie bez powodu mała czarna jest tą sukienką, którą najczęściej wybieramy na imprezy, raczej nie na plażę, raczej nie na spacer z dziećmi do parku, tylko właśnie na imprezę. No i co z tą czernią? Czerń przede wszystkim, jak już pewnie wiecie, bo oglądacie mój kanał, na pewno i subskrybujecie go, jeżeli nie, to zapraszam do subskrypcji. Czerń jest nie najlepszym kolorem, a właściwie brakiem koloru dla wielu typów urody. Natomiast jak to jest z czernią na takich imprezach, czyli powiedzmy wyjściach specjalnych? Zazwyczaj te wyjścia specjalne, szczególnie teraz w okresie świąteczno-noworocznym, no cóż tu dużo mówić, odbywają się wieczorem, czyli bierzemy udział w imprezie, która jest oświetlona światłem sztucznym, nie światłem dziennym. I wtedy ta czerń nie jest taka dramatyczna, nie jest taka fatalna. Także więcej typów urody, szczególnie tych właśnie zimowo-jesiennych, może pozwolić sobie na zastosowanie czerni. Oczywiście typy urody typu jasne lato, jasna wiosna nie będą tak fantastycznie w tej czerni się prezentowały, nawet w świetle takim wieczorowym, ale na pewno jeżeli już mają wielką chrapkę na czerń, to zdecydowanie lepiej teraz, czyli właśnie wieczorami w sezonie jesienno-zimowym, niż w ciągu lata. I weźmiemy dzisiaj pod lupę wszystkie zasady sylwetkowe, czyli tak naprawdę przejdę przez ozdobniki, które możemy mieć zastosowane i zastanowimy się, gdzie te ozdobniki mogą pojawić się na sylwetce. Sylwetki możemy i ozdobniki potraktować w dwóch kategoriach. Przede wszystkim że sylwetki są proporcjonalne albo nie mają idealnej proporcji, ale też możemy rozmawiać o tym, jaki jest wzrost. I jeżeli chodzi o wzrost, to na pewno rozgraniczamy takie trzy kategorie. Mamy sylwetki, które są proporcjonalne, czyli w przypadku kobiety to jest powiedzmy 1,60 m kilka do 1,70 m. Mamy sylwetki wysokie, czyli te powyżej 1,70 m i mamy sylwetki niskie, drobne, te, które są poniżej 1,60 m. I teraz, jeżeli na Twoim ciele mają pojawić się jakieś ozdobniki i jesteś sylwetką bardzo niską, to raczej stosuj te ozdobniki, które będą pojawiały się na górze sylwetki. Jeżeli jesteś sylwetką bardzo wysoką, powiedzmy, że 1,70 m kilka i w górę, to możesz stosować swobodnie też wszystkie ozdobniki, które pojawiają się na dole sylwetki. Czyli na przykład, jeżeli chcesz zastosować sobie cekiny, no to osoba o niskim wzroście będzie stosowała je raczej na ramionach, jakieś asymetryczne dekolty. Natomiast jakieś wielkie falbany, przecięcia, jakieś ciekawe ozdoby, które pojawiają się na dole, będą stosowane raczej przez te sylwetki, które są wysokie. Oczywiście sylwetki proporcjonalne, jeżeli chodzi o wzrost, mogą stosować ozdobniki tam, gdzie chcą. To znaczy, że nie mają takiego wielkiego obostrzenia. No ale wzrost to jedno. Mamy jeszcze ozdobniki kontra nasza typologia sylwetek. Jak zapewne wiesz, pracuję na 9 typach sylwetek. Jeżeli jeszcze nie oglądałaś materiału o typach sylwetek, to oczywiście pod tym wideo i nade mną pojawia się link
link do tego, żeby obejrzeć to wideo. I teraz tak, jeżeli chodzi o ozdobniki, musimy pamiętać o tym, że najważniejszą zasadą stosowania ozdób jest to, że tam, gdzie pojawia się ozdoba, tam chcemy przyciągnąć uwagę. Co za tym idzie? Zastanawiamy się, że gdy kupujemy jakieś ubranie, wybieramy strój na imprezę, zastanawiamy się, w którym miejscu pojawia się dany ozdobnik. Jeżeli na przykład mamy bufki na rękawach, a mamy bardzo szerokie ramiona, właściwie że ramiona szersze od bioder, powinnyśmy raczej uniknąć takiego ozdobnika. Dla tych osób proponowane są raczej rzeczy, które są strojne na dole. Możemy nawet wybrać wielką, rozkloszowaną, piękną sukienkę, która niesamowicie się kręci tylko, gdy się obracamy i wtedy będzie ona dodawała w przypadku sylwetek Y albo T, czyli tych, które mają szersze ramiona i węższe biodra, będą dodawały objętości na dole sylwetki. Odwrotnie będzie właśnie z sylwetką A, czyli tą, która nie chce dodawać sobie nic na dole. Nie będziemy wybierać spódnicy, sukienki, która ma ozdobnik, na przykład taką piękną, doszytą falbanę na dole, czyli właśnie w okolicy bioder, w okolicy ud, w okolicy brzucha, tylko raczej będziemy stosowały te materiały, te dodatki, które będą ozdobne tutaj na górze sylwetki. O tym musimy pamiętać, że tam, gdzie jest ozdobnik, obojętnie jaki ten ozdobnik nie będzie, czy to będą właśnie koronkowe, piękne rękawy, czy to będą cekiny, czy to będą falbanki, to tam przyciągamy uwagę. Ale jest jeszcze jeden aspekt doboru strojów takich imprezowych. Bardzo często wybieramy stroje, które mają jakiś błyszczący element, albo na przykład nitkę taką przetykaną, albo są całe błyszczące, czyli na przykład jakieś winylowe albo skórzane. I oczywiście też musimy pamiętać o tym, że wszystko, co się błyszczy albo świeci, czyli ma albo tą taką poświatę, jakiś cekinów, czy właśnie takiej metalicznej nitki, będzie powiększało naszą sylwetkę, czyli będzie eksponowało sylwetkę. Nie będzie więc to polecane dla tych osób, które chcą się wyszczuplić swoim strojem. Zawsze efekt takiego pomniejszenia będą dawały gładkie, matowe tkaniny. Te osoby, które albo im nie przeszkadza powiększenie się, albo wręcz chcą powiększyć się strojem, będą mogły właśnie te cekiny, błyskotki, świecące, błyszczące rzeczy stosować właśnie na górze, nie na górze sylwetki, tylko tam, gdzie po prostu będą miały ochotę się powiększyć. Także musimy pamiętać o tym, że strój, jeszcze dodatkowo ten, którego używamy na imprezę, powinien być dla nas swobodny. Nie będę ukrywała, że święta, wigilia czy sylwester, spotkania nawet w małym gronie mogą skończyć się też tym, że się dużo najemy. A jak się dużo najemy, to musimy pamiętać o tym, żeby strój nie ograniczał naszego ciała. Także nie wybierajmy na nasze tutaj takie wyjścia, gdzie będzie jedzenie, nie wybierajmy zbyt obcisłych strojów, takie, które za mocno do nas przylegają, ponieważ może okazać się, że będzie po prostu troszeczkę nam niewygodnie, gdy się najemy. A tak naprawdę niewygodny ciuch sprawia, że my wyglądamy, jakby nam było niewygodnie i to oznacza niestety, że też nie czujemy się komfortowo z tym ubraniem i momentalnie to wpływa na to, że nie czujemy się bardzo atrakcyjne. A tak naprawdę przecież właśnie po to wybieramy te stroje. Także pamiętaj o tym, że twój wzrost ma znaczenie, twój typ sylwetki ma znaczenie, ozdobników używaj tam, gdzie chcesz, żeby ktoś patrzył. No i oczywiście pamiętaj jeszcze o tym, że błysk dodaje, także jeżeli nie chcesz się powiększać, nie chcesz się pogrubić ubraniem, no to powinnaś pamiętać o tym, żeby unikać takich materiałów. Mam nadzieję, że dzisiejszy poradnik przypadł ci do gustu, że będziesz mogła skorzystać z tej wiedzy. No i cóż, dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.